Jesteś wegetarianką albo należysz do jakiejś sekty? Tak. Aha. A mogę zrobić ci zdjęcie? Gramy w tym filmie Sebastiana, który pracuje w sklepie z modą, reprezentuje pewien typ postaw ludzkich, pewną wyrazistość i podkreślenie tego, jakim jest wielkim dupkiem, mówiąc najprościej. Nie mogę wam kupić alkoholu, bo jesteście niepełnoletnie. Niepełnoletnie? Mam ci pokazać dowód? No. Ty, Martynka, żartuję, wszystko w porządku. Natalia to jest nawet więcej niż pełnoletnia, bo ma dziecko. Co? Masz dziecko? Wydaje mi się, że posiadanie dziecka jakby w tym świecie jest też takim elementem kreacji, jest jakby dodatkowym bagażem, który można ze sobą ponieść. Niekoniecznie jest to osadzone w odpowiedzialności takiej, jaką rodzice darzą swoje potomstwo, swoje dzieci, tylko jest to bardziej jako kolejny gadżet, kolejny jakby element, który pasuje do tego wykreowanego wizerunku. I co? Beznadziejnie, za mało seksownie. Magda dziś wchodzi w kino polskie, za chwilę zatrzymają w następnym jeszcze filmie po tym. Nie uczęszczała do żadnej szkoły, nie pobierała żadnych kursów i tak dalej, tylko znalazła się jakby w tym filmie z jakiejś takiej swojej naturalności, gdzieś po prostu weszła w to. Kino lubi naturalność, lubi jakby kiedy ktoś nie gra, tylko jakby przebywa przed kamerą. I to jest gdzieś jakieś, wydaje mi się, bardzo przyszłościowe. Pracowałam jako babysitter. A ja już ci uwierzyłem, że jestem pokorem, to naprawdę. Cześć, nazywam się Mateusz Kościukiewicz. Zapraszam was na nowy film Kasi Rosłaniec, Baby Blues. Jesteś zajebistą matką. Lepszą niż moja.